John, przecież ja potrafię. Poczuj no to. Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10, idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Wi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. Bushido rzeczywiście pasuje. No, Johnny i cycki. Możesz już spadać. Dam sobie radę. Dać ci czy ci nie dać? Bawcie się dobrze. Niech się bawią. Są młodzi, tak powiem. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Bushido 10. Im najmniej ważny. John, co ty masz na sumieniu? Chyba już wiem, o co chodzi. Tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden Johnny. Normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadł. Możemy udawać, że jest 2015. Dopiero się poznaliśmy. Jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Oj, dużym. No to dobra, no to bawimy się. Ale mnie podoba się ten rok z 2077. To dużo gorsza wersja. O ty. No więc jest 2000. Gówno wiem z tego filmu. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś. Podjąłbyś inne decyzje. W sumie zmieniłbym charakter co do ciebie. No dobra. Maszynę na pewno bym zabił. Zgodnie z tobą. Nie, to chyba tak nie działa. We wszystkich tych chujowych decyzjach zawsze byłeś. Czyli znowu dałbyś się zabić. Za swoją obsesję Arasaki. Za kogoś, kto już nawet nie był człowiekiem. Co się dzieje? Nic, po prostu... Johnny, dawaj, dawaj. Ja mam dużo czasu na rozmyślanie, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Czegoż mi nie mówisz? Liczy się to. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To chyba lepsze od co by było, gdyby. No właśnie. Ale mamy tylko jeden wieczór. To wystarczy. Zobaczmy, co się stanie, jak ją pocałuję. To więcej niż się spodziewałem. Rok, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Co ty na to powiesz? Johnny, postaraj się. No właśnie o to mi chodziło. Johnny. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Myślałam, że tego chcesz. Bo chciałam. Teraz to co? Chciałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą rok, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Rok, co ty robisz? Co ty robisz ze mną? Rok! Kurwa.
No właśnie, mać. Ja pierdzielę. John, co teraz? Zarzuć jakoś puentą. Rok już nie ma. Tak. Chyba nie poszło za dobrze. Poszło w pizdu. Nie. Zajebiście. Musimy spędzić miły wieczór w kinie. No, potem chlebu. I nie chcę mi powiedzieć. Ja pierdziel. Co tu zrobić? Po prostu straciła zainteresowanie. Nie. Na pewno nie chodzi o mnie. Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogue. A może jest w tym coś więcej? Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Sam powiedziałeś, że to jest, że film nie jest ważny, tylko Rogue, oczywiście. Oj, Johnny, Johnny, co się już ty narobił? No nic. Musimy chyba się do niej wybrać i tyle.